Dzień dobry. Tematem mojego referatu jest muzeologiczne ujęcie przemian zachodzących w XVIII-wiecznym kolekcjonerstwie naturaliów na przykładzie gabinetu osobliwości w Białej i gabinetu historii naturalnej w Siemiatyczach. Na kształt XVIII-wiecznego kolekcjonerstwa miały wpływ światopoglądy dwóch epok. Z jednej strony w krajobrazie kulturowym Europy wciąż przecież obecne były gabinety osobliwości, którym patronowała barokowa kategoria curiositas, czyli ciekawość. Z drugiej zaś strony powstało coraz więcej gabinetów historii naturalnej, w których rozwijało się przyrodoznawstwo przesiąknięte oświeceniowym racjonalizmem, empiryzmem i edukacjonizmem. Stworzenie przez Annę Paulinę Jabłonowską-Siemiatycza gabinetu historii naturalnej było imponującym przedsięwzięciem. Żeby docenić nie tylko jego wagę, ale również oświeceniowego ducha, obecnego zresztą w wielu poczynaniach księżnej, dobrze jest porównać siemiatycki gabinet z innym, wcześniejszym, który zaistniał w kręgu rodzinnym Jabłonowskiej. W tym celu należy cofnąć się do lat 1747-1760, gdzie w Pałacu w Białej, obecnie Biała Podlaska, również z zbierackiej pasji oddawał się wuj Anny Pauliny, Hieronim Florian Radziwiłł. Oba rodzaje gabinetów współcześnie zaliczane są do zjawisk protomuzealnych. To z ich tradycji wyrosły muzea przyrodnicze, w których z czasem coraz pełniej realizowano podstawowe zadania muzeum – gromadzenia, przechowywania i konserwacji, naukowego opracowania i udostępniania zbiorów. Warto może przed omówieniem każdego z gabinetów wspomnieć do porządku, jaka była ogólna specyfika tych dwóch rodzajów kolekcjonerstwa. Gabinet osobliwości to zjawisko nie dające się łatwo ująć w sztywne ramy definicji. Jego tradycja sięga XVI wieku. Ostatecznie pod pojęciem rozumie się nie tylko miejsce z eksponatami, ale przede wszystkim sam zbiór, na który składają się cenne i wyjątkowe przedmioty, takie jak okazy przyrody ożywionej i nieożywionej, wyroby artystyczne, numizmaty, starożytności, instrumenty naukowe, przedmioty o właściwościach leczniczych, a nawet, jak uważano, magicznych. W organizowaniu tych zbiorów kluczową rolę pełniła curiositas, ciekawość, rozumiana jako zainteresowanie, jako dociekliwość umysłu oraz cecha samego przedmiotu. Obiekt był ciekawy, bo osobliwy, a więc rzadki i niezwykły, frapujący, wart poznania i trudny do poznania, skomplikowany, niekiedy bliski niemożliwemu, a nawet często skrajny, najmniejszy, najtwardszy, najlżejszy, również dziwaczny, wynaturzony. Wśród naturaliów prym wiodły osobliwości egzotyczne. Wypchany krokodyl, ząb narwala opisywany jako róg jednorożca, skamieniały zęby rekina zwane glasopetre, fragmenty szkieletu wieloryba, fosylia, kamienie szlachetne, kamienie figuralne, bezoary, czyli kamienie pochodzące z przewodu pokarmowego, czy łzy i jelenia lub kamienie bobrowe, stwardniałe wydzieliny gruczołów tych zwierząt. Te niezwykłe obiekty, jak można się spodziewać, wywoływały u odbiorcy zdziwienie, zachwyt, niekiedy nawet przerażenie, ale zawsze wielką ciekawość. Osobliwość, jak łatwo zauważyć, była terminem nad wyraz pojemnym. O doborze osobliwości decydowały wyłącznie osobiste upodobania i możliwości kolekcjonera. Obiekty nie musiały wykazywać między sobą powiązań, ani odnosić się do większej całości. Najważniejsze, że będąc niejako ekstremalnymi, symbolicznie wyznaczały granice poznanej rzeczywistości, sam zaś gabinet stawał się przestrzenią dla mikrokosmosu odzwierciedlającego stan wiedzy o ówczesnym świecie. Twórca bielskiego gabinetu osobliwości, Hieronim Florian Radziwiłł, żył w latach 1715-1760 i należał do nieświeckiej linii Radziwiłłów. Jako młodszy syn odziedziczył Białą. Na ogół przedstawiono go jako osobę o odpychających cechach, skłonną do okrucieństwa, rozwiązłości, skupioną bardziej na sprawach prywatnych niż życiu publicznym. Negatywny wizerunek magnata wciąż jeszcze jest przez badaczy weryfikowany i, jak się okazuje, nie zawsze znajduje potwierdzenie. Dla nas istotne są przede wszystkim pasje Radziwiłła. Oprócz baletu i teatru było nią myślistwo, lecznictwo domowe oraz zamiłowanie do obserwacji przyrodniczych, co znalazło odbicie w kolekcjonerstwie naturaliów. W Białej udało mu się stworzyć interesujący gabinet osobliwości, do którego w znacznym stopniu odnosi się podrozdział pism jego autorstwa zatytułowany Rzeczy ciekawe, tak żywe, jako i różne.
Wymienionych w nim zostało 37 pozycji, wśród których 28 jest bez wątpienia naturaliami, 6 przedmiotami wymykającymi się jednoznacznej klasyfikacji, bowiem wykazują cechy naturaliów, przedmiotów artystycznych i starożytności, jak choćby mumia egipska czy bożek chiński z ziarna ryżu wyrobiony. Spis ten ze względu na subiektywizm i emotywność należałoby zaliczyć do tzw. katalogów przednaukowych. Amatorski katalog Radziwiłła opatrzony jest licznymi osobistymi komentarzami. Oprócz nazw w opisach zawarto ważne szczegóły wyglądu obiektu, jego wymiary, historię pochodzenia, skojarzenia i emocjonalny stosunek autora. Na przykład skóra węża indyjskiego ma na sobie łuskę karpi podobną, jest zaś długości. Krom głowy i końca ogona, których nie masz, bo mię tam tak kupił, łokci litewski 7, a w poprzek 3 ćwierci tegoż. Odmiana w tejże skórze jest naszym wężom podobna. W gabinecie wśród naturaliów znalazły się eksponaty zachwycające kreatywnością przyrody, jak mandragory korzeń mające figurę świętego Onufrego, ale też uważane za wyjątkowe twory zarówno przyrody, jak i człowieka, na przykład róg nosorożca srodze śliczną i przedziwną robotą snycerską z zewnątrz wyrabiany. Radziwiłł cenił sobie szczególnie różnego rodzaju przedmioty, którym przypisywano właściwości lecznicze i ochronne, tak zwane arkana, przeciw urokom i chorobom. Między innymi orle kamienie niosące ulgę w porodzie, czy krzyżowe kamienie, które miały być strachem tak gadzinom, jak żwirzu drapieżnemu. Gromadził niezwykłe, często egzotyczne obiekty fauny, rzadziej flory. Warto wymienić choćby bazyliszka prawdziwego w Spiritus Vini, czereb wierzchni żółwia indyjskiego, krokodyla całkowicie zasuszonego z kośćmi, mięsem i skórą, dwa nosy od ryb zwanych remora, jak piła na obydwie strony ostre, instrumentów miłości wielorybów samców dwa, rogi łosia ekstraordynaryjnie wielkie, skórę osła morskiego. Były też wśród obiektów takie, które mylnie interpretowano, łącząc świat magiczny z rzeczywistym. Górna kalwaria, czyli szczęka smoka, żebro wielkoluda czy rogi jednorożcowe. Były też eksponaty budzące wątpliwości samego właściciela. Rajskie ptaki, całe w piórach, o których mówią, że samym żyją powietrzem i że nie siadają. Łatwo wierzyć, gdyż nóg nie mają. Eksponaty te Radziwiłł najczęściej pozyskiwał drogą kupna na pobliskim jarmarku w Konstantynowie czy podczas podróży w interesach. Będąc w Gdańsku, kupił skórę węża afrykańskiego i bezwardy orientalne. Stamtąd odbierał też sprowadzone ze Szwecji renifery, które po śmierci wypchane stały się ozdobą gabinetu. Duża część obiektów była jego własną myśliwską zdobyczą czy znaleziskiem, stąd w gabinecie osobliwości nietypowo wybarwione, skóry zwierzęce z okolicznych lasów, niespotykanej wielkości rogi czy zwierzęta o nietypowych cechach, które kazał Spiritus Vini wkładać. Istniała też inna droga pozyskiwania obiektów osobliwych. Poddani Radziwiłła, podobnie jak Piotra I, zobligowani byli specjalnym edyktem do przynoszenia do pałacu wszystkich znalezionych monstrów. I tym sposobem w bielskich zbiorach znalazło się choćby monstrum z Siebierza, mające nos elefanta, uszy wielkie jak ośle, jedne wielkie oko i łeb, ogon wielki psi, skąd i kopyta świnie, z której spłocone. Przynoszono też drobniejsze i mniej skomplikowane okazy, jak jajo z czubkiem lub kamienie z żołądka indyka wyjęte, znakomicie oszlifowane. Można by poddać pod wątpliwość, czy aby na pewno przypadki o wyjątkowo niezwykłej budowie były w całości dziełem natury. Opisy nasuwają przypuszczenie, że powstały one z połączenia członków różnych zwierząt, a ich autorami mogli być chłopi, którzy chcieli się wywiązać z narzuconego im obowiązku. Radziwiłł traktował eksponaty jak ozdobę rezydencji i powód do dumy, dlatego, jak wynika z inwentarzy zamkowych i rejestrów, najbardziej efektowne krokodyl, pająk morski czy zęby słonia zajmowały reprezentacyjne pierwsze piętro, piano nobile, i bogato zdobioną dwukondygnacyjną salę, zaś w sąsiednim gabinecie stały na postumentach dwa wypchane renifery. Słoje z zakonserwowanymi gadami rozstawione były w książęcych apartamentach. Możliwe jest też, że niektóre naturalia znalazły miejsce w tzw. galerii, gdzie we wnękach nad lamperiami znajdowało się około 20 dużych przeszklonych szaf.
Radziwiłł nie skupił swoich zbiorów w jednej przestrzeni. Raczej były one rozproszone po całkiem odległych pomieszczeniach. Gabinet w Białej służył głównie satysfakcji właściciela i rozrywce wąskiego kręgu osób goszczących w pałacowych progach. Składał się bowiem, jak pisał Radziwiłł, z rzeczy, którymi najgodniejszego mogą zabawić gościa. Nie można jednak zupełnie odmówić ambicji naukowych magnatowi, który stworzył dla obiektów quasi-katalog, a jego marzeniem, można rzec całkiem nowoczesnym i wartościowym naukowo, było stworzenie gabinetu sośniny z przykładami drewna od rocznego do ponad stuletniego. Oświeceniowa myśl w sposób istotny wpłynęła na zmianę modelu kolekcji i całego paradygmatu kolekcjonerskiego. Wyraźnie zaczęto dążyć do specjalizacji zbiorów, której konsekwencją była autonomia poszczególnych kolekcji. Coraz częściej powstawały gabinety historii naturalnej, w których nie tylko gromadzono obiekty, ale też porównywano, systematyzowano i formułowano teorie dziejów naturalnych. W kolekcjach przyrodniczych miejsce egzotycznych zaczęły zajmować obiekty rodzime. Ich pozyskiwanie, tańsze i prostsze, było efektem coraz powszechniejszych obserwacji w terenie. Przyczyniało się to do popularyzowania nauk przyrodniczych oraz związanego z nim kolekcjonerstwa. Zbieracze naturaliów skupiali uwagę na tym, co typowe, porównywalne. Gromadzili zbiory metodycznie, mając na uwadze całościowe ujęcie zjawisk przyrodniczych. Podejmowano próby stosowania nowych systemów klasyfikacji, podnosząc w ten sposób wartość naukową zbiorów. W zbieranych przedmiotach ceniono powszechność i regularność, dlatego osobliwości, choć wciąż atrakcyjne i obecne w kolekcjach, przestały być ich podstawą. Wzrastała rola naukowa, dydaktyczna i rekreacyjna gabinetów historii naturalnej. Upowszechniał się zwyczaj odwiedzenia tych miejsc podczas podróży, co było stałym elementem Grand Tour. Księżna Anna Paulina Jabłonowska swój gabinet historii naturalnej ostatecznie ulokowała w zimowym pałacu w Siemiatyczach, przebudowanym po 1777 roku. Jednak już wcześniej, mieszkając w Gdańsku, intensywnie organizowała swoje zbiory, dokonując licznych zakupów, także dużych części innych znanych kolekcji, prawdopodobnie pochodzących ze zbiorów słynnego holenderskiego kolekcjonera Albertusa Seby. Ostatecznie kompletowany przez nią gabinet historii naturalnej rozrósł się tak, że cieszył się opinią największego w Rzeczpospolitej i jednego z większych w Europie. Zawierał szeroką reprezentację królestwa roślin, zwierząt oraz przyrody nieożywionej, krajowej i zagranicznej. Księżna pisała w jednym z listów, zresztą bardzo ogólnie i z pominięciem znaczących części kolekcji, o kompletnym zbiorze muszli, skamielinach, agatach, roślinach egzotycznych, owadach, ptakach, gadach i czworonogach, okazach związanych z Wezuwiuszem, lawach, kamieniach, asfaltach, solach, starożytnościach etruskich oraz modelu anatomicznym. Imponujące zbiory były podzielone według królestw i zgodnie z tym podziałem eksponowane w sali roślinnej, zwierzęcej i kruszcowej. Była też sala zwana fizyczną z przyrządami naukowymi, wyrobami artystycznymi i starożytnościami oraz biblioteka, która upodobniła się do muzeum, albowiem zostały w niej ustawione słoje z mokrymi preparatami zwierzęcymi w spirytusie, ptaki z obcych krajów i wypchane małpy, głowa antylopy, kudu i poroża. Obiekty ostatecznie jednak znajdowały miejsce w przeznaczonych do ekspozycji nader pięknych szafach, arcydziełach sztuki stolarskiej, wykładanych w przeróżne wzory drzewem koralowym, muszlami i koralami różnej wielkości. Nieobszerną, lecz cenną wiedzę o wyglądzie gabinetu zawdzięczamy Paulinie Wilkońskiej, która w swoim artykule w piśmie Czas z 1859 roku umieściła wspomnienia żony opiekuna siemiatyckich zbiorów Henryka Grebnera, Anny Marii z domu Reinschmidt, która osobiście znała Jabłonowską. Księżna prawdopodobnie nigdy nie skatalogowała swoich zbiorów. Szczęśliwie zachował się ich opis, w tym lista obiektów kolekcji geologicznej sporządzona po śmierci właścicielki. Akademicy rosyjscy przejmujący kolekcję w imieniu cara Aleksandra I w pełni docenili jej wartość naukową. Można więc przypuszczać, że pozostałe zbiory gabinetu, wymieniane w zachowanych relacjach tylko fragmentarycznie, były również obszerne, uporządkowane naukowo według obowiązującej systematyki i nawet oceniane jako kompletne, jak kolekcja muszli, którą ułożyła przyjaciółka i znawczyni tematu Renata Gralat, wnuczka gdańskiego przyrodnika i kolekcjonera Teodora Kleina.
Gabinet Jabłonowski jest już tworem oddającym ducha nowej epoki, hołdującym nauce, choć siemiatyckie eksponaty nazywane są przez Stanisława Staszica ciekawościami. Istotnie można natrafić na przykłady ciekawych osobliwości, do których należała niewątpliwie głowa dziwotwora, czyli tura znaleziona nad Bugiem. Warto jednak zauważyć, że i dziś muzea atrakcyjność swoją budują z jednej strony na przedstawianiu obiektów typowych i usystematyzowanych, z drugiej zaś przyciągają publiczność osobliwościami jedynymi w swoim rodzaju. W przeciwieństwie do gabinetu Radziwiłła aspekt naukowy w siemiatyckich zbiorach był wyraźnie obecny i to na kilka sposobów. Już to przez przemyślany dobór eksponatów sprowadzanych przez kupców holenderskich za duże sumy, których księżna nie szczędziła, przywożonych z podróży czy zbieranych samodzielnie w okolicy. Już to przez zastosowanie systematyki, wymianę myśli naukowej w korespondencji i osobiście na przykład z przyrodoznawcami Krzysztofem Klukiem, Remigiuszem Ładowskim, Stanisławem Staszicem, czy w końcu przez zapewnienie fachowej opieki nad gabinetem, którą powierzyła doświadczonym w tej materii wspomnianym już Renacie Gralat i Henrykowi Greibnerowi, doradcy w zakupach i kustoszowi. Księżna wysoko zresztą ceniła jego wiedzę i umiejętności, pragnęła nawet, by po przekazaniu gabinetu ojczyźnie nadal pozostawał on jego dyrektorem. Eksponaty siemiatyckiego gabinetu były według księżnej doskonale zakonserwowane. Mokre preparaty w słojach inspirytu z wini, czyli w roztworze alkoholu etylowego. Można przypuszczać, że suche zabezpieczone były przed szkodnikami, stanowiącymi obok ognia główne zagrożenie, środkami stosowanymi wówczas w gabinetach, takimi jak ocet, sól, aun, rtęć, mirra, kadzidło, kamfora, terpentyna, pieprz, cynamon czy tytoń. Zaś do wypychania okazów zwierzęcych używano siana, słomy, bawełny i wodorostów. W przeciwieństwie do swojego wuja, księżna Jabłonowska, jako osoba oświecona, ceniąca naukę i rozumiejąca wagę edukacji, udostępniała gabinet całkiem szerokiej rzeszy zwiedzających. Z zachowanej listy gości siemiatyckiego gabinetu wynika, że w przeciągu 10 lat od 1782 do 1792 roku odnotowano nieco ponad 1000 wizyt indywidualnych i grupowych, stąd liczba odwiedzających jest jeszcze większa. Były to osoby z sąsiednich miejscowości, na przykład Ciechanowca czy Boćków, ale też i dalszych dużych miast, z Warszawy, Krakowa, Wilna, Gdańska, Łowicza i Pińska. Wśród najwyżej utytułowanych gości wymienić należy cesarza Józefa II, księcia Pawła Romanowa oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego. Szacownych gości po gabinecie oprowadzał kapitan Greibner. Na liście znajdują się przede wszystkim przedstawiciele różnych warstw szlachty, ale też ludzie nauki, osoby duchowne, urzędnicy, oficerowie i żołnierze, kupcy, studenci oraz wykonawcy zwykłych zawodów, sztukatorzy, murarze. Trzeba jednak podkreślić, że tych ostatnich na liście jest niewielu. Gabinet nie zawsze był ostatecznym celem podróży, jednak zdarzają się dopiski, umyślnie przyjechał. Dzięki zachowanej liście dostrzegamy w gabinecie Jabłonowskiej zalążek podstawowej funkcji muzeum – udostępniania zbiorów. Wielce chwalebnym przejawem troski o losy gabinetu i edukację społeczeństwa w zakresie nauk przyrodniczych był zamysł księżnej Anny Jabłonowskiej przekazania jej zbiorów na własność Rzeczpospolitej. Plan narodził się w sprzyjającej prospołecznym inicjatywom atmosferze Sejmu Wielkiego, jednak został ostatecznie zniweczony przez wojnę z Rosją. Podobnie zresztą sam gabinet, zakupiony do Rosji po śmierci księżnej, ostatecznie nie przetrwał. Eksponaty w większości spłonęły w pożarze Moskwy w 1812 roku. Nie przetrwał też do naszych czasów gabinet Hieronima Floriana Radziwiłła. Przyglądając się organizacji i funkcji obu gabinetów, można wysnuć refleksję o zmianach, jakie na przestrzeni XVIII wieku nastąpiły w strukturze kolekcji przyrodniczych i ich funkcjach. W przemianach dają się zauważyć następujące tendencje. W zakresie gromadzenia obiektów, od niezwykłych, rzadkich, jednostkowych okazów do wykazujących powiązanie regularnych i powszechnych. W konstruowaniu kolekcji od kierowania się wyłącznie ciekawością, upodobaniem do naukowego uporządkowania. W charakterze kolekcji od uniwersalnych zbiorów do wydzielenia specjalistycznych kolekcji. W zakresie korzystania z potencjału naukowego od czerpania indywidualnych korzyści do realizowania celów edukacyjnych i dla powszechnego pożytku. W zakresie udostępniania zbiorów
od wybranych odbiorców do grona, do szerokiego grona przedstawicieli różnych grup społecznych. Wiadomo też, że główną tendencją w kolekcjonerstwie przyrodniczym było przechodzenie od elitarności ku egalitarności, a w związku z tym od zjawisk jednostkowych ku powszechnej modzie. Korzystając z okazji, chciałabym przedstawić również pewne fakty biograficzne, które udało mi się ustalić. Tak się składa, że diariusze z lat 1747-1751 i pisma różne Hieronima Floriana Radziwiłła w opracowaniu Marii Brzeziny, które stanowią główne źródło informacji na temat bialskich zbiorów, zawierają również notatki bezpośrednio dotyczące życia Anny Pauliny z Sapiehów. Wynika z nich, że Hieronim Florian Radziwiłł, czyli wuj przyszłej księżnej Jabłonowskiej, a brat jej matki Karoliny Teresy z Radziwiłłów, był zaangażowany w sprawę za mąż pójścia siostrzenicy. Warto bliżej poznać towarzyszące temu okoliczności, by rozwiać często wyrażaną w opracowaniach o księżnej wątpliwość co do dokładnej dziennej daty jej ślubu. Zwykle podaje się jako pewną datę spisania intercyzy. Notatki, które pozwolą na rekonstrukcję wydarzeń, rozpoczynają się 26 lipca 1750 roku, w dzień imienin Anny, kiedy to 22-letnia sapieżanka przybyła do Białej wraz z młodszym bratem Michałem. Mieli tam pozostać do momentu, kiedy ich matka powróci razem ze swoim drugim mężem, Józefem Aleksandrem Jabłonowskim z Sejmu z Warszawy. Po 25 dniach, 19 sierpnia, zjechał do Białej książę Jan Kajetan Jabłonowski, cytując autora diariuszy, starosta czechryński, kawaler Złotego Runa Orderu Najjaśniejszego Króla Jego Mości Hiszpańskiego i feldmarszałek wojsk austriackich, kawaler doskonałych srodze przymiotów i wielkich doskonałości pod każdym względem. Hieronim Florian pisze o Jabłonowskim z podziwem. Wymienianie czynionych Jabłonowskiemu honorów oraz jego zalet i licznych tytułów sugeruje bardziej nawet schlebianie niż z kurtuazją. Następnego dnia, czyli 20 sierpnia, potwierdziło się, że Jabłonowski uderza do sapieżanki w Konkury. Radziwiłł uważał księcia za dobrą partię i wyraził chęć użycia wujowskiego autorytetu, by służyć szczęściu pary. Po kolejnych 5 dniach, to jest 25 sierpnia, Anna Paulina na wieść o powrocie matki opuściła Białą i wyruszyła do Kocka. Następnego dnia również wyjechał książę Jabłonowski. Hieronim Florian Radziwiłł asystował księciu też w dalszych staraniach o rękę siostrzenicy. Już po tygodniu, 2 września, spotkali się wszyscy w Kocku, gdzie po rozmowach z matką Panny oraz jej drugim wujem, starszym bratem Hieronima, Michałem Kazimierzem Radziwiłłem Rybeńko, zaręczono parę daniem pierścieni. Następne notatki z 11 września wskazują, że wesele początkowo planowane było na 25 września w Wołpie. Radziwiłł potwierdził, że jest na nie zaproszony, choć wyznaje, że być może nie byłby, gdyby nie sprawy sukcesji po zmarłej siostrze Tekli Róży. Jednak ostatecznie z dalszych notatek w diariuszach wynika, iż do zawarcia małżeństwa doszło nieco później. 13 listopada Radziwiłł ruszył do Jabłonowa na wesele. Dniem aktu weselnego ustanowiono 15 listopada. Hieronim Florian napisał: nad wieczorem zaś ślub dawał jejmość ksiądz proboszcz wołpiński przy intonowanym Veni Creator Spiritus kapelią moją włoską, która z nami tu przybyłymi na ten akt szczególną była okrasą i ozdobą słuszną i winną wielkich meritów wyżej wspomnianemu feldmarszałkowi, aktu zaś tego panu młodemu. Na tym kończą się istotne dla tematu zawarcia małżeństwa notatki, ujawniające dokładną datę zaręczyn 2 września 1750 roku i datę ślubu 15 listopada 1750 roku Anny Pauliny z Sapiehów z Janem Kajetanem Jabłonowskim. Dziękuję za uwagę.